Dzień dobry Państwu. Telewizja w Polsce.pl. Program Gorące Pytania. Witam, Jakub Maciejewski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, o co właściwie chodzi w sprawie Mariana Banasia. Czy materiał superwizjera TVN był rzetelny? Czy Marian Banaś jest tylko ofiarą nagonki, a może jednak ma coś za uszami? Moimi Państwa gośćmi są ludzie, publicyści, którzy akurat tematem bieżącej polityki zajmują się szalenie profesjonalnie i zajmują się już, można powiedzieć, od dekad. Pan profesor Romuald Szeremietiew. Tak, zajmowałem się. Był też politykiem, 2 razy wiceministrem obrony narodowej. Byłem. W tych akurat rządach, których wstydzić się nie trzeba, to znaczy tak. Jana Olszewskiego i Jerzego Buzka. Tak. I mamy redaktora Łukasza Warzechę z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panowie, który na szczęście ministrem ani wiceministrem nigdy nie był i być nie zamierza. To się nie zamierza, to nigdy nie wiadomo. Natomiast podzielam tutaj opinię, że rzeczywiście jest to, trudno. Że, to, że nie jest, to jest bardzo dobra okoliczność. I od tego zaczniemy, od tej trudnej okoliczności bycia ministrem czy wiceministrem. Tak. Ponieważ Bertolt Kittel, który w materiale superwizjera TVN przedstawił zarzuty wobec Mariana Banasia co do jego oświadczenia majątkowego, co do jego domniemanych czy rzekomych nieczystych interesów, ale pan profesor Romuald Szeremietiew zna Bertolda Kittela z innej akcji z 7 lipca 2001 roku. Kiedy będąc wiceministrem obrony narodowej, mógł pan przeczytać artykuł w Rzeczpospolitej, artykuł o sobie, mówiący właśnie o korupcji. Dopiero po 7 latach sąd oczyścił pana z tych wszystkich zarzutów, ale kariera polityczna została mocno przetrącona. Wydaje się, że pan profesor, pan minister niezbyt wierzy w związku z tym w przekazy Bertolda Kittela. No trudno, żebym wierzył w sytuację, kiedy wszystko to, co wtedy zostało podane w tekstach, bo to nie tylko ten wspomniany pan, ale jeszcze on miał koleżankę, która razem Anna z nim, Marszałek. Tak, oni razem tworzyli te materiały. Trudno, żebym wierzył w sytuacji, kiedy po pierwsze wtedy wiedziałem, kiedy to się ukazało, że to jest nieprawda, ale byli tacy, wielu było takich, którzy się na to nabrali. Uważali, że to jest prawda, nawet docierały do mnie takie opinie, że Szeremietiew to spapał sobie taki piękny życiorys, bo zanim zostałem tym nieszczęsnym ministrem, co wypomniał tu pan redaktor, również dystansując się od takiej funkcji, to no coś w życiu robiłem i to wszystko jest gdzieś tam zapisane, tak. Ja może zacytuję, jeśli to może będzie trochę bolesne, ale była to manipulacja, którą sąd później po 7 latach dopiero sprostował. Asystent Romualda Szeremietiewa, pisano 18 lat temu, żądał w imieniu wiceministra, tu chodzi tak, o pana profesora, o mnie, tak. Łapówek tak. Od koncernów zbrojeniowych. Tak, tak. Chodziło tutaj o asystenta Zbigniewa Farmusa, najbliższego współpracownika, tak. Który nie utrzymał w tydzień przed publikacją od wojskowych służb informacyjnych zgody na dostęp do tajnych informacji i czyżby wojskowe służby informacyjne nie pomagały wtedy oczyścić się panu ministrowi? Nie, to znaczy w ogóle sytuacja była taka, że kiedy ukazały się wszystkie teksty i zrobiła się straszna awantura, to ja nawet w pewnej naiwności powiedziałem żonie, żeby się zbytnio tym nie przejmowała, bo to szybko można sprawdzić i za 2-3 miesiące będzie po wszystkim. No więc najpierw mnie wyrzucono w trybie pilnym ze stanowiska, no a później rozpoczęły się działania właśnie najpierw służb, a później również prokuratury, śledztwa. Tych śledztw było kilkanaście w różnych sprawach. W rezultacie po 2 chyba 3 latach, znaczy najpierw się okazało w urzędach skarbowych, że moje dochody i podatki wszystko są w najlepszym porządku, więc nie ma się do czego przyczepić. Ale artykuł brzmiał efektownie. Tak, tak, oczywiście. Oświadczenia majątkowe, tak, tak, wille, która miała tak, być droższa tak, niż tak, suma dochodów. Tak, no właśnie tego typu zostały tak, teksty stworzone. No i po sprawdzeniu okazało się, że dochody wszystkie mam legalne, że nie jest to jakaś nadzwyczajna, no do mnie, do rodziny, no różne rzeczy. W każdym razie tam jakby kluczem w tym wszystkim było to, że ja dostałem łapówkę
kupiłem taniej niż należało samochód i w naturze, powiedziałem, tam dostałem taką łapówkę. No okazało się w sądzie, że biegły, który badał ten samochód, po pierwsze go nie widział na oczy, a po drugie był specjalista od wyceny pojazdów szynowych, czyli tramwaje mógł ocenić. No i on to wszystko stwierdził, więc ja poprosiłem, złożyłem wniosek, aby sąd powołał biegłego od samochodów. Takiego biegłego sąd powołał, ten biegły zbadał ten mój samochód i stwierdził, jest opinia w faktach sprawy, że ja zapłaciłem za ten samochód za dużo. Więc to wszystko, to pokazuje, jak się tworzy, powiedziałbym, zarzut, zwłaszcza jak się na siłę próbuje znaleźć cokolwiek i jakie są tego efekty. Ja jestem przekonany, bo wystąpiłem w obronie Mariana Banasia, że podobny przypadek mamy, jeżeli idzie o prezesa NIK-u. W numerze 47 tygodnika sieci porównał pan tą nagonkę i czy prowokację na siebie z tym, co się teraz dzieje wokół prezesa Mariana Banasia. Zapewne redaktor Warzecha także kojarzy w historii III RP sytuacje, w których media no organizowały jakieś prowokacje lub nieprawdziwe informacje. Media to złe sformułowanie. To zwykle są mniej więcej ci sami ludzie i ten sam ośrodek, który tego typu historie rozpoczyna i kontynuuje, rozwija. To nie media. Panie redaktorze, zdarzały się w III RP takie mocne sytuacje, w których ta nieuczciwość czy nawet prowokacje łamały życiorysy polityczne polskim politykom? Oczywiście, że się zdarzały i tu przypadek pana Romualda Szeremietiewa jest znamienny. Natomiast ja bym jednak nie ulegał stereotypowi. No my nie jesteśmy w 2001 roku, tylko w 2019. I to oznacza, nie że... Nie ma już WSI chociażby. No nie ma WSI, ale to też oznacza, że rola kontrolna części mediów po prostu nie istnieje. Znaczy media prorządowe kompletnie nie kontrolują władzy, a ktoś to musi robić. Ja byłem gościem loży prasowej dokładnie dzień po tym, jak ukazał się materiał Bertolda Kitela. Obejrzałem bardzo uważnie ten materiał w dzień wcześniej, żeby być przygotowanym, i mój pierwszy odruch był taki, że rzeczywiście ten materiał pokazuje coś, co może budzić jakieś podejrzenia, no ale że tam trochę jest też takich naciąganych tez w komentarzu. Na przykład sytuacja, w której ten pan wytatuowany dzwoni do Mariana Banasia, ona była skomentowana w ten sposób, że zadzwonił do Mariana Banasia, pokażemy podczas kiedy później. My tak naprawdę nie wiemy, czy on dzwonił do Mariana Banasia, czy nie. No tylko problem polega na tym, że w miarę rozwoju sytuacji kolejnych tygodni niestety okazywało się, że te wszystkie rzeczy się potwierdzają. To przecież sam Marian Banaś potwierdził, że rozmawiał z tym człowiekiem, potwierdził, że go zna. Jak spojrzymy na sytuację, którą mamy dzisiaj, no to ona w zasadzie potwierdza tezy, a nawet rozszerza mocno tezy materiału TVN. No mamy po pierwsze coraz bardziej stanowczą reakcję polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie mamy wątek, na który ja zwróciłem uwagę już w tamtej loży prasowej, a który w ogóle gdzieś został pominięty, wątek syna pana Banasia. No przecież sytuacja, w której syn człowieka z obozu władzy dostaje zlecenia czy pracę w spółce Skarbu Państwa, no pytanie, czy dostał ją za kompetencje, czy dlatego, że był synem Mariana Banasia, a teraz się okazuje, że zostaje zwolniony, bo trzeba wywrzeć presję na ojca. No to pokazuje, jak instrumentalnie są traktowane spółki Skarbu Państwa i praca w nich. Sprawa nieruchomości, no tam była mowa o jednej nieruchomości, potem się okazało, że jest ich więcej. Na historię o tym panu, który miał tę nieruchomość jedną, o której na początku wiedzieliśmy przekazać, ja zareagowałem apelem, który zresztą od tego czasu powtarzam, że jakby jeszcze jakiś weteran akowiec miał jakąś kamienicę do przekazania, to ja jestem chętny, też przyjmę. A to okazało się prawdą, to znaczy faktycznie był żołnierz Armii Krajowej, którym pod koniec życia zajął się Mariana Banasia. W Krakowie są takie historie znane. Tak, jednym się zajął, nie wiem skąd te pozostałe kamienice, natomiast może było więcej tych weteranów. Natomiast faktem jest, że no, mamy tutaj jednak... Podejrzany jest ten Banasia, prawda, strasznie. Mamy tutaj jednak do czynienia ewidentnie z jakimś poważnym problemem i moim zdaniem, jeżeli reakcja Prawa i Sprawiedliwości
jest taka, jaka jest. To znaczy, no, pojawia się już publiczny apel do Mariana Banasia, żeby ustąpił. No to znaczy, że prawdopodobnie kierownictwo PiS uważa, że tam jeszcze coś jest, albo wie już, że jeszcze coś jest. Jedna podstawowa rzecz, która w tej historii moim zdaniem nie daje się obronić absolutnie, to jest nominacja Mariana Banasia jeszcze w sierpniu, przegłosowanie jego kandydatury przez Sejm w starym składzie, mimo że nie skończyło się postępowanie sprawdzające prowadzone przez CBA. I to się po prostu nie daje obronić. Jak się nominuje człowieka na taką funkcję, niezależnie od tego, czy tam są przesłanki mocne, niemocne, póki służby prowadzą sprawdzanie, ten człowiek nie może zostać przegłosowany. To Mariana Banasia, że te służby nie dopełniły, no, tego, panie ministrze. Zaraz, powoli, ze wszystkim powoli. Znaczy, pan redaktor bardzo ofensywnie podchodzi do zadania i widzę, że tak w podświadomie woli nie wierzyć, że ten Banas jest w porządku, i woli wierzyć, że ci, którzy mówią na temat Banasia, mówią prawdę. A tymczasem mamy do czynienia z następującą sytuacją. Oto mamy z jednej strony człowieka, który po pierwsze wykonał wielką pracę i za którą powinien być pochwalony, jeżeli idzie o państwo, i który ma w biografii swojej zachowania, działania służby na rzecz Polski, człowieka, który zapisał się jak najlepiej, bo mówię, znam go z tej strony, jako patriota, jako człowiek służący ojczyźnie. I mamy po drugiej stronie zarzuty postawione przez człowieka, no, o którym mam jak najgorsze zdanie. Uważam, że jest niewiarygodny, mówię na moim własnym przykładzie, ale jeżeli by tak zbadać różne rzeczy, które ten pan i jego środowisko podnosili w stosunku do innych osób, to znajdziemy dużo przykładów, że było podobnie. No więc pierwsza kwestia jest taka. Przyznaję, tak, znam Mariana Banasia i jemu wierzę. Znam wspomnianego tutaj pana redaktora, który go obsmarował, i mu nie wierzę. I to jest na razie tego typu postawa. Natomiast rzecz następna jest taka, to, o co apeluję i co chciałbym, żeby miało miejsce. Niechże organy, które są do tego upoważnione, jak najszybciej te sprawy zbadają. Niech to nie będzie tak, jak było w moim przypadku, że ja około 9 lat musiałem czekać, aż wszystko wyjaśniło, a mój współpracownik, ten ścigany na morzu i przewożony śmigłowcem i trzymany 2,5 roku w więzieniu, 16 lat czekał, aż sąd prawomocny wyrokiem stwierdził, tak, pan jest niewinny. Więc mam nadzieję, że w przypadku Banasia to nastąpi szybciej, i mówię, jestem przekonany, że to, co on powiedział, że on jest spokojny i on wie, że jest uczciwy, jest w porządku, że to zostanie potwierdzone działaniami legalnymi, a nie oskarżeniami, które pojawiają się w mediach, coraz to gorzej i coraz to gorzej to wszystko wygląda. No tak, no, ale mówimy tu jednak o faktach. Znaczy, no fakty, jakie są fakty? No fakty, jeżeli sam Marian Banaś przyznaje, że zna tego człowieka i z nim rozmawiał przez telefon, tak, no to mówimy o fakcie. Tak, natomiast tak, z całym szacunkiem, tak, panie ministrze, ale jednak jak pana słucham, to mam takie poczucie déjà vu, bo ja mam to szczęście, że nie znam Mariana Banasia, a Bertolda Kitela znam bardzo przelotnie gdzieś tam w korytarzu, cześć, cześć. Natomiast to stwierdzenie, które pan wygłosił, to znaczy wierzę temu, nie wierzę temu. Ja tak, rozumiem, że człowiek... Mam prawo. Tak, oczywiście, ja rozumiem, że człowiek ma tendencję. Pan też komuś wierzy, komuś nie wierzy, prawda? Tak, tylko mnie się przypominają sytuacje z czasów, powiedzmy, sprzed 10 lat albo więcej, kiedy, oczywiście nie porównuję jeden do jednego tych sytuacji, ale metodę myślenia, kiedy pojawiały się informacje na temat tego, że jakiś prominentny polityk z obozu trzeciej RP był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, i wtedy też wychodziły autorytety i mówiły, no przepraszam, ja go znam, to na pewno tak nie było, ja mówię, będę bardzo wdzięczny, jeżeli pan tego typu porównanie i tego typu zestawień nie będzie w mojej obecności podnosił. Proszę takich rzeczy nie mówić. Jeżeli chce mi pan wypowiedzieć równowagi, to proszę bardzo, robi zestawienia, że ktoś był ubekiem czy poza ubekami, no i się z tego wykręcał, i porównywać to z tą sytuacją, z moją osobą, czy z osobą Mariana Banasia. Wypraszam sobie.
Kategoria tego... Wypraszam sobie, jeszcze raz powtarzam. Mogę dokończyć, panowie, czy nie? Kategoria jeszcze, tego... jeszcze chwilę i przestanę uczestniczyć w tym programie. Zestawienie z UBK-ami ludzi, którzy walczyli o niepodległość, panowie... jest skandaliczne, panie redaktorze. Pan powinien za to przeprosić to i wstydzić się. Co ja powiedziałem. No ja widziałem, słyszałem, co pan powiedział. Drodzy panowie, wrócimy po przerwie. Gorące pytanie i gorące komentarze. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę wracamy. Gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Dziś wyjaśniamy, o co chodzi w sprawie Banasia. Czy obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli jest ofiarą medialnej nagonki i prowokacji, czy jednak ma coś za uszami i ma z czego się tłumaczyć? Naszymi gośćmi jest pan profesor, były wiceminister obrony narodowej Romuald Szeremietiew i redaktor Łukasz Warzecha. Panowie, mamy pewne za i przeciw, jeśli chodzi o ocenę ministra, prezesa Banasia, i mamy też pewne zasługi, o której Romuald Szeremietiew wpisał w tygodniku sieci w numerze 47. I jedną z takich podnoszonych zasług byłego wiceministra finansów Mariana Banasia jest to, że no był autorem wielkiego sukcesu rządu, jakim było odzyskanie dziesiątków miliardów złotych od mafii VAT-owskich. Stał na czele Krajowej Administracji Skarbowej, która połączyła i tak już istniejące instytucje państwa polskiego, ale to, że one były rozproszone, że służba celna, izby skarbowe działały oddzielnie, no sprawiało, że nie dało się koordynować i ścigać przestępczości. Połączenie tego pod Krajową Administracją Skarbową sprawiło, że udało się odzyskać ogromne pieniądze przeznaczone później na projekty socjalne. Istnieje taka nieoficjalna narracja, nikt z czołowych publicystów czy polityków się pod nią nie podpisuje, ale ludzie o tym mówią, że to za złapanie mafii VAT-owskiej za gardło Marian Banaś został aresztowany, ale też pan minister Szeremietiew wpisał, że to za, Banaś powinien dostawać odznaczenia, a nie pomówienia. Tak uważam. Czy panowie myślą, że może być to zemsta mafii VAT-owskiej? Panie ministrze. Coś tu myśleć. Jeżeli chodzi o moją sprawę i to, że został rozwalony, planowany przeze mnie proces modernizacji technicznej armii, no to nikt nie ustali, dlaczego zostałem zaatakowany, ale efekty są takie, jakie są. Mianowicie modernizacja armii jest ciągle w martwym punkcie, to znaczy dzisiaj dopiero wprowadzane są na uzbrojenie, na przykład działa chałubice za 50 mm, które ja program nadzorowałem i zostawiłem, a oglądaliśmy właśnie wejście, wprowadzenie na uzbrojenie marki wojennej OEP Ślązak, a przypominam, że za moich czasów rozpoczęliśmy program budowy 7 korwet Gawron, które miały być wprowadzone uzbrojenie i nie miał być jeden patrolowiec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc wiele rzeczy zostało zmarnowanych i zepsutych poprzez to, że zostałem potraktowany tak, jak zostałem potraktowany. I powstaje pytanie, kto na tym dobrze wyszedł i dlaczego tak się stało. Niewątpliwie źle na tym wyszły siły zbrojne, ponieważ różne problemy modernizacyjne, które byłyby rozwiązane, nie rozwiązane, nie zostały. Teraz pojawia się problem związany z Marianem Banasiem i z tym, co on zrobił na terenie Ministerstwa Finansów w obszarze tym skarbowym. No i jakie to może mieć konsekwencje? I powstanie pytanie, czy ktoś, kto skutecznie i sprawnie przeprowadził kwestię ścigania mafii VAT-owskich, czy przydałby się państwu polskim jako skutecznie prowadzący kontrolę prezes Najwyższej Izby Kontroli? Ja odpowiadam, przydałby się bardzo. No i w związku z tym powstaje pytanie, czy ci, którzy mają być skontrolowani, czy mogą być skontrolowani, czy obawiają się efektów tej kontroli, nie powinni zrobić w ich interesie wszystkiego, aby ktoś taki jak Marian Banaś nie stał na czele Najwyższej Kontroli, podobnie jak zrobiono bardzo wiele, aby ktoś taki jak Romuald Szeremietiew nie odpowiadał za modernizację techniczną armii i budowę
naszych sił zbrojnych, choć i wszystko. Panie redaktorze, czy pan dopuszcza możliwość, że jest to jednak zaaranżowana sytuacja? Część z tych oskarżeń superwizjera okazało się jedno trochę na wyrost, ponieważ nie mówiono tam, że Marian Banaś tę kamienicę użyczył jednemu z, były podpisane nawet umowy, osobie, która miała ją kupić po pewnym czasie. Tego nie zobaczyliśmy w tym materiale. Pewne nieścisłości były, a faktycznie no, pewne grupy interesu mogłyby chcieć, aby Mariana Banasia utrącić. Dopuszcza pan możliwość, że to była jednak jakaś prowokacja? A niestety ten wątek, o którym pan mówi, raczej obciąża pana Banasia, niż go wybiela, dlatego że on był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, rzeczywiście, która ściga przedsiębiorców za najdrobniejsze uchybienia podatkowe. Natomiast ten manewr z wyjątkowo niskim czynszem za te kamienice, użyczeniem i tłumaczeniem, że potem chodziło o to, żeby ją sprzedać za mniejsze pieniądze, no to jak twierdzą eksperci podatkowi, mógł prowadzić do tego, żeby zapłacić mniejszy podatek po prostu. No, czyli gdyby Marian Banaś miał sam siebie ścigać, to powinien to zrobić. Powinien się sam postawić w stan oskarżenia w związku z tymi manewrami. Natomiast jeżeli by przyjąć, że to jest jakiś spisek, no to rozumiem, że w tym spisku uczestniczy CBA, no bo CBA złożyło doniesienie do prokuratury na podstawie własnego raportu. To wcale nie oznacza. Więc musiałoby współpracować z osobami, które chcą wcale Mariana Banasia wcale to nie oznacza utopić. Więc ja prawdę mówiąc nie bardzo w tę wersję akurat wierzę. No warto też przypomnieć, czyli że w jednak czasie, coś pan nie wierzy, że w czasie, kiedy, bo nie widzę argumentów, no, że w czasie, no, kiedy no Marian Banaś był szefem, był wiceministrem finansów, no to przypomnę, że odpowiadał politycznie również za te trzy osoby, które są oskarżone o wyłudzanie podatku VAT. I jeżeli za rządów Platformy bardzo słusznie mówiło się o odpowiedzialności politycznej wyżej postawionych zwierzchników za działania swoich podwładnych, no to tu mamy podobny mechanizm. No to Marian Banaś ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się działo, że tak powiem, na jego wachcie w Ministerstwie Finansów. Jeden z tych ludzi był szefem szkoły skarbówki, mówiąc kolokwialnie, czyli no, z jednej strony wyłudzał VAT, miał wyłudzać VAT, z drugiej strony szkolił ludzi, którzy mieli za wyłudzanie VAT-u ścigać. No wszystko to się nie składa niestety w obraz człowieka o nieskalanej opinii. I wracam do tego, że gdyby dało się Mariana Banasia obronić, to nie byłoby dzisiaj tak potężnej ofensywy Prawa i Sprawiedliwości na rzecz tego, żeby on ustąpił ze stanowiska. Prosta sprawa. A nie przychodzi panu do głowy, że rozmiar tej kampanii, tego ataku na Mariana Banasia, który moim zdaniem jest efektem jego skuteczności, jeżeli chodzi o działania w tej sferze finansowej, rozmiar tej kampanii wywołał po stronie przywództwa partii rządzącej właśnie takie, a nie inne reakcje, po prostu w naturalnej chęci, aby się problemu pozbyć i aby tego kłopotu nie było. Znaczy w momencie, kiedy rzucamy kogoś z sań, które ścigają wilki, no to temu, kto na tych saniach siedzi, wydaje się, że odtąd wilki dadzą sobie spokój, także im wystarczy tego typu ofiara. Otóż dla mnie to, co mnie bardzo niepokoi, i mówię, mam nadzieję, że tutaj organy, które musiały podjąć, jak rozumiem, różnego rodzaju działania w stosunku do prezesa NIK-u, będą w stanie przedstawić materiały, które zostaną zweryfikowane, tak jak to się stało, jeżeli chodzi o moją sprawę, kiedy one, te materiały zostały zweryfikowane i okazały się tym, czym były. A zaręczam, panie redaktorze, że bardzo prawdopodobnie wyglądało. Mógłby pan pewnie, gdybyśmy wtedy się spotkali, z wielkim przekonaniem mówić, że to, co napisano w tej gazecie, to wygląda bardzo wiarygodnie, że ja nie potrafię się na czas i właściwie wytłumaczyć, że nie jestem do końca czysty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję,
że tego typu postępowanie tutaj zostanie podjęte i życzę bardzo Marianowi, aby to zostało podjęte, i zrozumiałem jego wypowiedź, kiedy on powiedział, że dobrze się stało, że to wreszcie trafiło właśnie do takich organów, które w sposób odpowiedzialny i profesjonalny mogą takie zarzuty zbadać. Ale to ja rozumiem, że pan teraz oskarża kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości czy premiera Morawieckiego również o skrajny koniunkturalizm, bo oni mówią, nie znaliśmy człowieka, nie wiedzieliśmy, że tam są takie rzeczy, apelujemy, żeby ustąpił, czyli rozumiem, że są skrajnymi koniunkturalistami. Ja rozumiem, że pan nie rozumie, jak się zachowują ludzie, którzy starają się bronić tego, co nazywa się dobrym imieniem formacji, do której należą, w obliczu ataku medialnego. Wiesz, toczy się cały czas walka polityczna, bardzo ostra walka polityczna, w której używa się różnych, również fałszywych zarzutów i argumentów, i to się dzieje. A pan oczekuje, że tak, że premier, że prezes Prawa i Sprawiedliwości będą, że tak powiem, odporni na tego typu operacje i za każdym razem, że tak powiem, stawią odpór. Czasami jest tak, to widzimy w zachowaniach polityków, że oni chcą jakiegoś problemu się pozbyć. Problemu medialnego, tak, jak pan minister teraz twierdzi. Dlatego, że to się dzieje cały czas medialnie. Ale byłby to koniunkturalizm w jakiś sposób polityczny, czy też taktyka. Czy koniunkturalizmu nie mamy w polityce i w działalnościach politycznych różnych ludzi? Ja też jeszcze tylko spytam pana redaktora, bo jakby, że CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury, to jeszcze jakby nie przesądza o winie Mariana Prokuratura Banasia. Oczywiście musi zdecydować, czy podejmie działania na tej podstawie. Kolejna procedura, że tak, CBA zgłasza do prokuratury, ale musi mieć podstawy, no musi mieć co zgłosić, oczywiście, że tak. No gdyby procedura się zakończyła oczyszczeniem Mariana Banasia, nie byłoby tam żadnych wątpliwości, to nie byłoby doniesienia do prokuratury. Jest pan pewien? A w mojej sprawie złożono doniesienie do prokuratury i nawet były akty oskarżenia. Tak, tylko proszę nie zapominać, że kontrolę nad CBA sprawuje pan Mariusz Kamiński w tej chwili, to znaczy rozumiem, że pan utożsamia służby przestań pan takie rzeczy kontroluje Prawo i Sprawiedliwość. Lubi pan takie zestawienia, które nas do niczego nie prowadzą. Nic panu nie wynika. Jest jedna sprawa, którą nie tylko Romuald Szeremietyw sprostował akurat na łamach tygodnika Sieci, ale też później Marian Banaś wyjaśnił, że to z tą zaniżeniem czynszu za kamienicę, którą wydzierżawiał, nie było do końca tak. I tutaj zacytuję pana ministra, bo w krótkim fragmencie wyjaśnił kwestię tych pieniędzy. Dzierżawiący kamienicę od Mariana Banasia ponosił wszelkie opłaty, również remontowe, do tego Banaś i jego kontrahent na piśmie, notarialnie, umówili się na sprzedaż domu. Z racji zadatków i zaliczek w wyniku podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży na konto Banasia wpłynęło 390 tysięcy złotych. Potem dzierżawca nie dostał kredytu i musiał z zakupu zrezygnować. Przy Banasiu zostało 200 tysięcy zadatku, co jest oczywiste wobec niewykonania umowy. Nie było to więc, jak twierdził tutaj TVN, 4 tysiące miesięcznie, ale 4 tysiące miesięcznie plus 200 tysięcy. Pieniądze udokumentowane, legalne na podstawie umów. I tego w materiale tej komercyjnej telewizji zabrakło. Oczywiście. I być może w szczegółach diabeł siedzi. Panie redaktorze, czy to jakby trochę prostuje ten przekaz, który od Bertolda Kittela dostaliśmy? Na pewno tam brakowało pewnych elementów w tym reportażu. Z tego, co ja wiem, w ogóle na sprawę trafiono poniekąd przypadkiem, więc niech pan da spokój. On nie był dopracowany do końca, ten pierwszy materiał. Natomiast dużo więcej rzeczy dowiedzieliśmy się później, nie tylko już z materiałów TVN. Dobrze oczywiście, że pan Marian Banaś wyjaśnia takie sprawy. Natomiast dla mnie, tak jak powiedziałem na początku, niedopuszczalne jest, że człowiek na taką funkcję cieszącą się tak daleko posuniętą niezawisłością i w obecnym stanie prawnym praktycznie z niej nieodwoływalny, no bo tylko w sytuacji prawomocnego wyroku, zostaje powołany rzutem na taśmę tuż przed końcem kadencji poprzedniej parlamentu, bez zakończenia procedury sprawdzania. Myślę, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości pluje sobie dzisiaj w brodę, być może nawet Jarosław Kaczyński, że nie poczekali. No a jeżeli tej procedury nie dało się zakończyć wystarczająco szybko, to być może byli w Prawie i Sprawiedliwości inni równie świetni kandydaci
pod względem merytorycznym na szefa NIKT, przecież to jest partia z bardzo bogatym zasobem kadrowym, więc na pewno by się tacy znaleźli. Będziemy kontynuować tę rozmowę po przerwie. Zostańcie państwo z nami. Jeszcze kilka rzeczy pozostało w sprawie Mariana Banasia do wyjaśnienia. Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania i pytanie, o co chodzi w sprawie Mariana Banasia. Czy został ofiarą nagonki, a może jakiejś głębszej prowokacji, czy jednak można się doczepić do jego działalności biznesowej. I w naszym studio rozmowę będą kontynuować pan minister Romuald Szeremietyw i redaktor Łukasz Warzecha, ale zanim poprosimy panów o głos, przypomnijmy fragment materiału superwizjera TVN, który został nagrany w kamienicy dzierżawionej przez Mariana Banasia i jego współpracownikowie, może za dużo powiedziane, no ale dzierżawcy własności obecnego prezesa NIK. Poproszę o materiał. Przepraszam, a mogę jeszcze o coś zapytać? Nie, idzie pan. Czy ty... Ale słyszy pan, co ja mówię? Idzie pan stąd, ja nie przychodzę do pana do domu. Czy to jest normalne, że państwo prowadzicie tutaj działalność bez paragonów? Pytanie wywołuje zaskakującą reakcję. Panie, jest to denerwujące. Ile razy można panu mówić, że to mamy wezwać ochronę i pana wyrzucić? No to pan może być nie było. Mam obowiązek zadać pytania, tak? Kurde, ale może niech pan poczeka, ja zadzwonię do Banasia. O! Niech pan zadzwoni do Banasia. Dobrze, i spytam się, co mam powiedzieć. Dobra. Mamy więc materiał Bertolda Kitela, który pokazał w swoim materiale, że w kamienicy dzierżawionej przez Mariana Banasia był hotel na godziny. No tutaj tego nie pokazuje. To nie ten fragment, nie ten, bo ten materiał był oczywiście dłuższy, ale w tym fragmencie widzimy rozmowy z prowadzącym ten hotel na godziny, który deklaruje, że Banasia zna, w takim przypływie emocji, ma do niego numer telefonu, do czego później Marian Banaś się przyznał. I co do hotelu na godziny, który w języku półświadka jest po prostu domem publicznym. A dlaczego używamy języka półświadka? Żeby wyjaśnić, że hotel na godziny to nie jest tylko zwykła działalność hotelowa, ale zobaczmy, co na ten temat mówił Marian Banaś, bo uzasadniał, jak z czym mu się kojarzy hotel na godziny. Poproszę o wypowiedź pana Mariana Banasia przed Komisją Sejmową. 21 września 2019 roku TVN emituje program, którym sugeruje, że w mojej byłej kamienicy była prowadzona działalność inna niż hotelowa. W Krakowie jest wiele hoteli, gdzie można wynająć pokój na godziny po to, żeby na przykład odpocząć w trakcie podróży albo przed nią lub przygotować się do zaplanowanego spotkania. Można to sprawdzić w prosty sposób w internecie. Myśmy sprawdzili to w internecie i wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło hotel na godziny. Wyszukiwarka to nie tylko język półświadka. I mamy taki przykładowy materiał z portalu na temat, ale z 2015 roku, niezwiązany zupełnie. I hotel na godziny kojarzy się jednoznacznie. Poproszę o ten materiał. Przecież wiadomo, po co tu się przychodzi. Tutaj kwitnie zdrada i seks. Taki jest sens pokojów na godziny. I w tym materiale mieliśmy reportaż i rozmowy z tymi, którzy hotel na godziny prowadzili. Wracamy do studia. Szanowni panowie, to nie był oczywiście Marian Banaś, który prowadził hotel na godziny. Nie. Ale czy mógł nie wiedzieć, że dzierżawca coś takiego tam organizuje? Nie wiem. Ale co, jaki jest tego wniosek? Znaczy, co to jest? Jakaś działalność przestępcza? No, sutenerstwo jest jakieś. Już na ciąg dalszy. Tak? Panie po pierwsze, tak, ponieważ na godziny to musi być związane z sutenerstwem, ponieważ w budynku, który wydzierżawił Marian Banaś komuś, ten ktoś uprawia tylko typu działalność, to oznacza, że Marian Banaś jest, przepraszam, szefem sutenerów. Znaczy, takie jest rozumowanie. No, panowie, przecież nie można się zwariować. Tak? No. Tutaj ja bym rzeczywiście sprzeciwiał się takiemu sylogizmowi prostemu, bo to tak zostało w tym materiale TVN zasugerowane.
i on był w ogóle zbudowany na tej zasadzie. Znaczy, Marian Banaś wynajął czy wydzierżawił te kamienice. On nie miał obowiązku sprawdzać, co tam się dzieje. Tam zresztą zarzutem najpoważniejszym jest to, nie, że tam są pokoje na godziny, tylko że one są wynajmowane bez paragonów. No to z punktu widzenia spraw, którymi się zajmował Marian Banaś, jest naganne. Natomiast powtarzam, no to akurat na mnie nie robi największego wrażenia. Znaczy, tu problem leży gdzie indziej, nie w tym, co tam się działo w tej kamienicy. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, odnosząc się do wcześniejszego wątku, bo tutaj pan minister mówił wielokrotnie, że ktoś chce Mariana Banasia utopić, żeby on jako szef NIK nie mógł kontynuować swojej chlubnej działalności, którą rozpoczął jako szef Krajowej Administracji Skarbowej. No to już warto pamiętać, czym się zajmuje NIK. No NIK to jest zupełnie innego rodzaju instytucja niż KAS. Oczywiście. KAS się zajmuje firmami prywatnymi, natomiast NIK się zajmuje kontrolą instytucji państwowych. Tak. No więc gdyby ktoś nie chciał, żeby Marian Banaś został szefem NIK-u, no to znaczy, że w obecnej sytuacji nie chciałby, żeby Marian Banaś kontrolował PiS, co jest absurdem kompletnym. No to no, trzeba patrzeć na to od zupełnie innej strony. To znaczy, dlaczego PiS tak bardzo chciało, żeby to Marian Banaś był szefem Najwyższej Izby Kontroli właśnie. Ja bym raczej tutaj szukał motywacji do tego, żeby go szybko przepchnąć, zanim skończy się kadencja poprzedniego Sejmu, a nie szukałbym motywacji kogoś, dlaczego on nie ma być szefem NIK. NIK się nie zajmuje mafiami paliwowymi, nie zajmuje się sprawami akcyzy. NIK się zajmuje kontrolowaniem tego, co należy do państwa. Instytucji państwowych. Sądzi pan redaktor, że ci, którzy mają za uszami, tak, to odetchnęli, że Banaś poszedł do NIK-u, tak, a już nie zajmuje się tymi sprawami skarbowymi? No chyba, że to są ci, którzy są w PiS, no jeżeli no oni mają coś za uszami. Dlaczego pan takie wnioski wyciąga? No panie ministrze, ale ja jestem tylko logiczny. Nie, pan nie jest logiczny. Pan jest podejrzliwy. Natomiast, bo takie jest moje zadanie jako publicysty. Ja to opowiada pan. Wcale nie jest pańskim zadaniem być podejrzliwym. Pańskim zadaniem jest docieranie do prawdy i przekazywanie. Przez bycie podejrzliwym i sceptycznym. Panowie, żeby spór o zadania publicystów nie trwał tutaj tak, za długo. Wracamy do sprawy związanej właśnie z tym, czy Najwyższa Izba Kontroli może badać sprawy czy problemy, które niekoniecznie odnoszą się tylko do PiS-u. To znaczy, czy mamy w państwie polskim struktury, również państwowe, chociażby samorządy, chociażby, w których są ludzie, którzy niekoniecznie muszą być ludźmi PiS-u, albo inaczej, czy w PiS-ie nie mogą znaleźć się ludzie, którzy jednak mają coś za uszami? I oni chcieli utopić Mariana Banasia. Czyli Jarosław Kaczyński nie kontroluje swojej partii i aparatu państwa. Tak jak Banaś nie kontroluje aparatu urzędu Ministerstwa Finansów, ponieważ miał tam jakiś, którzy coś gmerali. No nie jakiś, tylko trzech bardzo bliskich współpracowników. No więc trzech bardzo bliskich współpracowników. Oczywiście jest możliwe, że w gronie Zjednoczonej Prawicy, w tym obozie, też są ludzie, ale którym bezwzględnie, Marian Banaś wszędzie, nie pasuje. Proszę państwa, no, jesteśmy społeczeństwem. Jesteśmy ludźmi, którzy są jakoś podzieleni, jeżeli chodzi o poglądy, i wśród nas są ci, którzy są uczciwi i rzetelni, i są ci, którzy niekoniecznie takimi są, tak? I kwestia działalności, powiedziałbym, sprzecznej z prawem, szkodliwej czy antypaństwowej, nie dotyczy jednej formacji politycznej, co nie znaczy, że o tak to znaczy dlatego, że i dlatego Banasia próbują odwołać. Nie. Po prostu, moim zdaniem, źródłem tego całego ataku na obecnego prezesa NIK-u są te środowiska, które rzeczywiście były ucierpiały, powiedziałbym tak, w związku z działalnością Banasia, a że do tego mogą się dołączyć różni, albo do tego mogą w tym uczestniczyć, mogą również tak zwani użyteczni idioci, ci, którzy nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, to jest całkiem inna kwestia. To jest panowie, ja jednak wrócę jeszcze do sprawy tych pokojów na godziny. Panów to może nie szokuje, ale jednak jeśli ktoś wydzierżawia kamienicę, którą jeszcze dostał od zaprzyjaźnionego żołnierza Armii Krajowej, bo to już zostało sprawdzone, wydzierżawia tak poważny majątek i nie wie, co tam się dzieje. No, jak się wynajmuje byle mieszkanko, to chce się wiedzieć, czy tam nie ma agencji towarzyskiej, czy tam ktoś dba o ten tak, dom. Oczywiście. Wiemy też, że
rozumiem, że stawiamy zarzuty moralne. Że, tak, zarzuty moralne, no, tak, ponieważ tak. Nie możemy, nie mamy wglądu w akta sprawy, ale możemy wymagać od urzędników, najwyższych urzędników w państwie, by nie wydzierżawiali gangsterom, bo okazuje się, że no tak było, to byli ludzie, którzy w Krakowie organizowali ten preceder pokojów na godziny i w takim razie może Marian Banaś był tak naiwny, a może jednak wiedział i mu to nie przeszkadzało. Jednak, nie, mówimy, panowie, nie mówimy o tym, czy ktoś jest bardziej czy mniej naiwny. Nie podnosimy tutaj kwestii natury moralnej, tylko mówimy o uderzeniu z ważnego, wysokiego urzędnika państwowego, który dotychczas w swojej działalności wykazał, że dobrze służy Rzeczypospolitej. I to tyle. I oczywiście możemy powiedzieć tak, no miał to, miał tamto, miał owo za uszami, trzeba się go pozbyć, prawda? No to już, pozbyjmy się teraz. I teraz ten człowiek oczywiście ma prawo do tego, żeby się bronić. Tak? I niech to zostanie sprawdzone. I będzie to dowodzone nie w ten sposób, że ktoś komuś powiedział, że mu się coś wydaje. Tak? Tylko to są potrzebne dowody i fakty. Ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji Sejmu mieliśmy taką sytuację, kiedy okazało się, że w wynajętym przez jednego z posłów Platformy Obywatelskiej mieszkaniu była prowadzona agencja towarzyska. Stanisław Gawłowski, tak, dzisiaj jest senator. No i wtedy, ja pomijam oczywiście inne sprawy pana Gawłowskiego, bo to jest długa lista, odrębna historia. Natomiast w tej jednej sprawie no, był potężny atak polityków PiS za to, że pan Gawłowski rzekomo miał wynająć na agencję towarzyską to mieszkanie. No, okazało się, że o tym nie wiedział. Wymówił to mieszkanie bardzo szybko tej pani, która wynajmowała. Więc no, jeżeli ktoś by miał dzisiaj Mariana Banasia bronić, że tutaj z polityków PiS, że tutaj on miał prawo nie wiedzieć, no to jednak tam mieliśmy do czynienia z jednym mieszkaniem. Tutaj mamy do czynienia z całą kamienicą. Natomiast ja powtarzam, w obu tych sytuacjach ja jestem tego samego zdania. Ten, kto wynajmuje swoją własność, może to zrobić w dobrej wierze i naprawdę nie można go obciążać tym, co tam się potem działo. Dlatego i w przypadku akurat tej konkretnej jednej sprawy pana Gawłowskiego, i w przypadku pana Mariana Banasia, ja z tego bym nie czynił zarzutu. To z czego pan czyni zarzuty właściwie? Bo mnie akurat to ten taki estetyczny, moralny dyskomfort pozostaje po tej sprawie z pokojami na godziny, ale skoro kwestie majątkowe są do wyjaśnienia, nieścisłości w TVN-ie się pojawiły, kwestie, a pokój na godziny nie przeszkadza. No, kwestie majątkowe nie wiemy, czy są do wyjaśnienia. Właśnie o to chodzi, że Marian Banaś został powołany na szefa NIK, zanim te sprawy zostały wyjaśnione. Natomiast teraz, kilka tygodni dobrych po emisji reportażu TVN, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy sprawa trafia do prokuratury. No, czyli człowiek, który zostaje szefem Najwyższej Izby Kontroli, powinien być sprawdzony, prześwietlony pod każdym względem i absolutnie czysty. I tak. Tego nie dopełniono. Tak jakby PiS nie miało innych kandydatów na to stanowisko. Ja bym bardzo nie chciał, żeby powtórzyła się sytuacja taka, jak była z Krzysztofem Kwiatkowskim, poprzednim szefem NIK, który nie tylko kierował Izbą mając zarzuty, ale już nawet mając sprawę przed sądem. Przecież on kierował NIK-iem mając sprawę przed sądem. To jest absolutnie nie do pomyślenia. Nie chciałbym, żeby taka sprawa powtórzyła się w tej kadencji szefa NIK. Ale w takim razie, panowie, mamy zastrzeżenia do sprawności obozu Zjednoczonej Prawicy, a nie do samego Mariana Banasia. No właśnie o tym ja cały czas mówię. Znaczy, tutaj tak, Marian jeszcze... Banaś został powołany bez przestrzegania tej procedury, która powinna być przestrzegana. Czy on rzeczywiście jest winny temu, co nie znamy raportu CBA, nie wiemy, co w nim jest, co CBA mu zarzuca. Rozumiem, że tu chodzi o kwestię niewyjaśnionych składników majątku pana Banasia, tak się możemy domyślać. Być może nastąpi kompletne oczyszczenie, ale to się nie powinno dziać w momencie, kiedy ten człowiek jest szefem NIK. A problem jest taki, że to, że kiedy sprawdza się kogoś, tak, w tym wypadku tak działały służby, bo sprawdzały pana Mariana Banasia. No i jest zarzut, że nie sprawdziły tak, że nie znalazły niczego, a może nie było czego, nie można było czegoś znaleźć. I kiedy zaczęto szukać, kiedy pojawił się, że tak powiem, problem? Pojawił się wtedy, kiedy rozpętała się cała ta nagonka.
Bo wtedy nagle okazuje się, tak, że z różnych stron, z różnych mediów słyszymy banaś to, banaś tamto, banaś owo, a panowie ze służb nic nie mają. No to do roboty, panowie, szukać. Nie źle, że się szukali, tak? Tymczasem, proszę państwa, przy pomocy służb, przy pomocy organów państwowych, szukanie plotek i rozwikłanie tych plotek, w sytuacji, kiedy to są plotki, jest zajęciem bezsensownym. Natomiast sensowne kiedy się staje? Wtedy, kiedy przełożeni, kiedy władza nad taką służbą mówi, no, pod wrażeniem całej operacji, powiedziałbym tak, medialnej, jednak coś musi być, skoro o tym cały czas mówią i piszą. No to szukajcie. No i funkcjonariusz, jak każdy funkcjonariusz, próbuje coś znaleźć. Weźcie, udaje się coś sklecić, tak? To idzie jako materiał pewien do prokuratury. Prokuratura nad tym pracuje. W moim przypadku, panie redaktorze, zarzut tej łapówki przy samochodzie, jeden z prokuratorów powiedział, że jest bzdurny i umorzył. Co się stało? Został on wycofany z postępowania i inny prokurator podjął tę sprawę z polecenia przełożonych i ją prowadził, kontynuował. Doszliśmy do sądu, kiedy ten sam prokurator powiedział, no, mnie nabrał ten biegły, rzeczywiście pan ma rację, że to jest nieprawda. Więc tutaj może być, przepraszam, podobnie. Taki mechanizm może funkcjonować, polegający na tym, że zarzuty wynajdują służby odpowiednie z związku z atmosferą medialną, która mówi winien, podejrzany. No nie może być tak, że wszyscy mówią dookoła, że ten banaś jest podejrzany, a służba mówi nie, nic nie ma. Ja jestem bardzo zaskoczony tym, jak złe zdanie pan minister ma na temat służb kierowanych przez Mariusza Kamińskiego, tego, że on się poddają. Ale dlaczego pan próbuje personalnie mnie ustawić, że ja mam na temat... Bardzo się dziwię, jak pan ma złe zdanie na temat prokuratury kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę, która się będzie poddawać takim naciskom i na siłę szukać jakichś dętych zarzutów. Naprawdę pan tak źle myśli o rządzie PiS? Dlaczego pan mówi, panowie, że ja coś o czymś źle myślę? Musimy kończyć. Ja mówię o pewnej Banasia, praktyce, która występuje, ale okazuje we wszystkich się, że sprawa Banasia jest też sprawą bardziej może pewnej niesprawności państwa polskiego, bo tak wynika z dyskusji naszych gości, profesora Romualda Szeremietiewa i redaktora Łukasza Warzechy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom bardzo. I sprawa Banasia w toku, ale też sprawa sprawności naszych służb. Dziękuję uprzejmie. Zostańcie państwo z nami. Do następnego programu.